Cześć, tu Magda z naszej podróży edu.pl. W tym odcinku zabieramy Was na małą, ale bardzo ciekawą wysepkę Oszliak. Wysepka leży pomiędzy Zadarem a wyspą Uglian. Zostańcie z nami do końca. Płyniemy na Oszliak z miejscowości Preko na wyspie Uglian. Podróż trwa około 3-4 minut, jednak jest bardzo sympatycznie. Wyspę Oszliak pływają łącznie cztery promy dziennie. Dwa promy wypływają z Preko, z miejscowości na Uglianie, i dwa promy wypływają z Zadaru z Garzenicy. I w drugą stronę jest to samo. Z miejscowości Preko dopłyniemy na Oszliak przed godziną 8 i ciut po godzinie 15. Mówię tak, ponieważ godziny mogą ulec zmianie. Natomiast więcej informacji znajdziecie sobie na stronie Jadroliniej, która to właśnie obsługuje to połączenie. Z Zadaru z Garzenicy wypływa prom na Oszliak po godzinie 12, natomiast i później po południu po godzinie 18. Koszt takiej przeprawy to jest 18 kun za osobę dorosłą. Ta mała, ale piękna wyspa jest stosunkowo blisko miejscowości Preko i dosyć od niedawna dopiero pływają na nią promy. Wszyscy miejscowi mówią o niej Lazaret. Wyspa ma bardzo bogatą i ciekawą historię. Pierwszymi mieszkańcami byli zamożni obywatele rzymscy przypływający z miasta Zadar w V wieku. Co ciekawe, kościół zbudowany w 500 roku naszej ery zachował się do dziś i znajduje się w dobrym stanie na Oszliaku. Można go zobaczyć podczas krótkiego spaceru pod górę od przystani promowej. Co ciekawe także, pierwszymi stałymi mieszkańcami byli dwaj bracia, Matija i Petar Walczyć, którzy przybyli tu w 1760 roku. Co ciekawe, praktycznie wszyscy w miejscowości mają na nazwisko Walczyć. Wyspa ma kształt elipsy. Obwód wynosi 2300 metrów, natomiast szczyt wyspy znajduje się na wysokości 90 metrów nad poziomem morza. Warto wybrać się na spacer dookoła wyspy. Z drugiej strony wyspy Oszliak rozciąga się bardzo ładny widok na Zadar i na okolice. Jeśli zostaniecie z nami, zobaczycie, jak przyszliśmy wyspę dookoła i pokażemy Wam ruiny dwóch starych wiatraków z 1700 roku, które nazywają się Milin, i pokażemy Wam plaże, jakie znajdują się właśnie na tej wyspie.